Czasami może zdarzyć się tak, że gdy po takiej długiej drodze przez pustynię w głodzie i chłodzie docierasz do oazy, gdzie nagle czujesz się dobrze, gdy nagle jest to odczucie tej obfitości, szczęścia, ciepła, masz pod dostatkiem jedzenia, pod dostatkiem picia, tak symbolicznie oczywiście to wszystko należy potraktować, to może zdarzyć się tak, że powiesz: ja tu zostaję, mnie się tutaj podoba i już nie idę dalej. Wiesz, jest taka zasada tutaj na ziemi, że jeżeli chcemy coś za wszelką cenę zatrzymać, to już to pierwszy krok, aby to utracić. Jeżeli chcemy zatrzymać cokolwiek w naszym życiu na siłę, to aktywuje się taki proces, który już idzie w kierunku spadku, straty i utraty tego, na czym nam tak bardzo zależy. I ten proces znasz, ponieważ już w wielu, wielu naszych spotkaniach rozmawialiśmy na przykład o finansach. Jeżeli nagle spada nam z nieba duża suma pieniążków w jakiś magiczny sposób, na przykład po rytuałach magicznych, czy jakiś kanał obfitości się otworzył i nagle te monetki wpadają do naszego życia i za wszelką cenę chcemy je zatrzymać, to od razu obserwujemy, że uciekają nam z naszego królestwa szybciej, niż moglibyśmy nawet przypuszczać. To jest we wszystkich dziedzinach tak samo. Jeżeli znajdujemy naszą miłość, naszą drugą połowę, chcemy ją ze wszystkich sił zniewolić, aby jej, broń Boże, nie utracić, to już jest to pierwszy krok, by to stracić. Jeżeli mamy pełnię zdrowia i nagle pojawiają się takie myśli, oby tego zdrowia nie utracić, to już ten strach doprowadza, to jest taki łańcuszek, który wprowadza się w ruch, że aktywuje się ten proces utraty zdrowia. Utraty kariery, utraty sukcesu, utraty wizerunku, utraty urody, utraty rzeczy materialnych, stabilności, wolności. Wszystko to, co chcemy zatrzymać za wszelką cenę. Czyli jeżeli docierasz do twojej oazy i odczuwasz ten moment takiego głębszego oddechu, że udało ci się już coś osiągnąć, może nie wszystko, ale już część, to pamiętaj, że to jest dopiero pierwszy proces. Ciesz się tym, co masz, dziękuj za to, co masz, odpocznij, zregeneruj siły, a gdy poczujesz, że nadszedł ten odpowiedni czas, idź dalej. Wyjdź z tej oazy i ruszaj w drogę.